Siemanko, z tej strony Karolka i witam was w kolejnym odcinku z The Sims 4. Dzisiaj kontynuujemy rozwijanie się Jonathana. Mam nadzieję, że dzisiaj podkręcimy jeszcze miksologię, żeby mógł znowu zdobyć awans. A co z Leilą, to jeszcze nie wiem, bo nie za bardzo jestem w stanie zdecydować. Albo po prostu wydaje mi się, że ona nie powinna pracować jako kobieta w domu. Niech Jonathan popracuje. Jak wstaniesz, to sprzątniesz to. No i co? I dlaczego jedna opcja mi się nie zgadza? Kamera z The Sims 3. Owszem. Dziękuję. Tak, to mi się nie zgadzało. Dobra, Jonathanie. Tu. Musisz się troszkę ogarnąć. Nie zepsułeś i musisz to naprawić. Napraw. Najpierw napraw, a później będziesz robił dalej. Swoje przyjemności. Jesteś spięty. No i co w związku z tym, przyjacielu? Napraw toaletę? Dobrze, naprawiłeś. Zjedz coś. Co tu masz? Przygotować posiłek dla grupy. Żartuj z Simą o imieniu Vanessa. Dobrze. Nie, to nie było. To było w zabawnych, tak? Opowiedz śmieszną historię. Zobaczymy, czym to zabangla. Tak, zabanglało. Obejmij kogoś. Leilo? Leilo, chodź tu. Bądź tu. Obejmij. Dobrze, zjedz więcej. Mamy 9000. Vanessa, zrobiłaś zadanie? Skończ gadać z ojcem. Ty pracujesz dzisiaj? Nie, ty dzisiaj nie pracujesz, więc możesz. Mam wrażenie, że cofnął nam się save. Dobra, nie wiem, nieważne. Nie wiem, nie wnikam, nieważne. Jeżeli nam się cofną, to musicie mi wybaczyć, ale to musi być coś związanego z błędami gry. 700, 800, to ci wystarczy. Nie wiem, co się stało. Ty nie masz trochę miksologii, nie masz zaczętej w ogóle. Dobra. Niech tam ci się miksologia zacznie. Aha, dobrze. Nie, bo pamiętam, że kupowaliśmy większy telewizor, a jak teraz patrzę, to tego telewizora większego nie mamy. Gdzie to jest? To mi zasłania telewizory. Taki? No macie taki, nie marudźcie. Oglądaj kanał kulinarny. Ciebie jeszcze nie ma w szkole. Proszę, kobieto. Weź tu sobie jakieś... Pożywiona rozmowa. Parodia innego Sima. Flirtuj. Dobrze. Skoro ty dzisiaj nie idziesz do pracy, to możesz jeszcze spróbować połowić rybę. Czy gdzieś tu są skałki do zebrania? Jestem bardzo ciekawa. Niech on sobie idzie połowić, a my się przejedziemy po okolicy. Krzaki truskawki. Truskawki. Cóż tu mamy?
Kolejne łowisko. Tu jest skałka. To możesz iść spróbować wykopać. Dobra, zostaw na razie tamte ryby. Czy ty tu przyjdziesz? Biegnij, biegnij. Zobaczymy, co z tych twoich skałek będzie. Czy wykopiesz jakąś mapę, czy... Krytunium. Dobrze, że nie kretynium. Dobra. Niech on sobie tu połowi. Cebula. Możesz zebrać cebulę. Niech spróbuje coś złowić. Jeżeli nic nie złowi, to pójdzie do domu i tyle. Jesteś zmęczony, nie wiem, ty. Aha, coś złowiłeś i nagle to wyrzuciłeś. No ale dobra, nie wnikam. Co jeszcze może tam być? Dobra, zostaw to. Zbierz ten krzak. Idź do domu. Idź do domu. Mogą z łatwością, dobra. No, pusta działka. Nie, idź normalnie spać, nie ten. Dobra, my za ten czas zajmiemy się dziewczynami. Poznaj Simkę o imieniu Vanessa. Przyjazne. Poznaj. Zjedz to. Vanessa, siadaj. Tu chodź, Vanessa, siadaj tu. Udziel cennej lekcji, pochwal szczerze, rozmawiaj o zainteresowaniach, zasiej coś. Ty zebrałeś coś, nie? Zebrałeś 10 cebul, daj to Lejni, a jej kupimy doniczkę. Jest taka. Dobra, skupimy ci ze 3. Ale nie kup. Nie możesz tej cebuli zasadzić na przykład? Chyba tak też się dało, nie? Zasiej, zasiej. Zasiej. Dobra, dokończ sobie rozmawianie z córką. Zasiej to. Sprzątnij. Możesz to podlać jeszcze? Możesz. Dobra. Sprzątnij to. Wstawaj, bo się zaraz posikasz. Jakiś cierpiący taki jesteś. Okej. Spytaj Sima, jak minął dzień. Jak ci minął dzień? Dobrze. Czemu jesteś spięta? Musisz tworzyć. Dobrze, to skoro musisz tworzyć, to jeszcze jedną rzecz. Krzawki. Jeszcze jedną rzecz ci kupię, jeżeli musisz tworzyć. Tylko nie pamiętam, czy to było. Czy to było tu? Czy to było tu? Dobra, postawimy ci krzaczora. Leila będzie się zajmowała modelowaniem. Ty
masz tu pełno, tylko tej energii masz malutko. Co wymodelowałaś z tego? Ten talerz tutaj to naprawdę. No dobra, powiedzmy. On śpiewał pod prysznicem. Dziwne. Ty poszłaś spać, dobrze? Okej, wszyscy idą spać. Jonathan, idź spać po ludzku. A nie drzemać. No super, wstałeś sprzątnąć talerz. Super. Dobra. Jeszcze dzisiaj będziesz miał wolne tutaj, w środę. Okej, jeszcze masz wolne. Więc jeszcze można ci podkoksować. Co się dzieje? No to idź. Na co czekasz? Jak wstałaś, to już możesz obrobić zadanie domowe. No wiesz, ty co? Wyślij narady. Sprzątnij. To brzmi jak Alvin i Wiewiórki. To brzmiało troszkę jak Alvin i Wiewiórki, ale dobra. Nie wiem, nie wnikam. Leila sobie jeszcze słodko śpi. Ale Jonathanie, ty musisz wstać i podkoksować sobie troszkę miksologię. Susu. Jaki śmiech. Ha, 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 ha. Zapytaj o szkołę. Opisz nowy pomysł. Ty tam bądź miksologiem, a nie. Leila wstała. Ile tobie tam brakuje jeszcze tej umiejętności? Dosyć sporo. Więc ja ci wykonam parę jeszcze tych interakcji. Zdobyta ta umiejętność gotowania. Jestem z ciebie dumna. Bardzo ci tu wyrosło z tej cebuli. Patrz, kobieto. Aha, ugotowałaś tylko dla siebie. No, gratuluję. Wyrzuć zepsute jedzenie, gotuj makaron z serem dla rodziny. Dobra, dawaj. Czemu ci się wszystko usunęło, goddamiu? Tu jeszcze idziesz robić, miksować, a nie miksologować. Tutaj musi miksologia wskoczyć. Dobra. Miksologia wskoczyła, możesz to zostawić w spokoju. Wypij to sobie. Ty nie możesz z tym nic zrobić, dobrze. To zjedz to. Mów do siebie. Dobra, co ty masz? Nie, przyjacielu, lato jeszcze za wcześnie. Przygotować posiłek dla grupy. Wyrzuć zepsute jedzenie. Nessa, za godzinę do szkoły. Leila. Leila, Leila, Leila. Zobaczymy, czy mamy już skałęcję. Jest już skałęcja, ale teraz Leila pójdzie wykopać. Dobrze, Vanessa poszła do szkoły i Leila przyszła kopać skałkę. Cóż za piękny widoczek, nie sądzicie? Musiałam, wybaczcie. Oj. Kopaj, kopaj. Gdzie tu? Mapę skarbów. Super. Krzak truskawki zbieraj. Zbieraj to. Wróć do domu. Teraz zamiast tej jednej cebuli, albo zostawiam tę cebulę.
Kupimy ci jeszcze trzy doniczki. Sprzedamy ten krzaczor. I kupimy ci jeszcze trzy doniczki. Doni. Co? O, krzywo. Tak. I teraz weźmiesz sobie z ekwipunku jedną truskawkę, drugą truskawkę i trzecią truskawkę. Ojejku, nie to. Zasiej, zasiej i zasiej. Nie możesz nic z tym zrobić. Dobrze, posprzątaj to, zjedz to. Praca domowa z podstawówki, no świetnie. Młoda tak bardzo nie wzięła pracy domowej. Jeszcze to podlej, kobieto. O! Własna kolekcja pierwiastków, w porządku. Okej. Czy możesz coś z tym zrobić? Ach, dobra, sama z siebie podlewasz, w porządku. Leila zebrała wszystko ze skrzyni. Dobra. Teraz musimy kupić to do tych pierwiastków. Okej, postawimy to gdzieś tu na przykład. Dobra, tu. Hop, skakuj. 1, 3, 6, 9. Z 15 mamy. Okej, co ty będziesz czynić? Weź sobie to. Truskawki i tą cebulę schowaj do lodówki. O, widzieliście, urosła. Słodkie. Naprawdę rozmawiacie przed w łazience. Dobrze. Nie, nie kupimy komputera. Ty, złoczyńca, idź na rynek. Może coś ci się uda złowić. Dobra, tam oceny w szkole. Jak ona nie zabiera swojej pracy domowej, no to sorry. Nie, zanim pójdziesz spać, to jeszcze mam zadanie. Złapiesz coś w końcu? Zbyt mały poziom umiejętności, nie interesuje mnie to. Super. Łów dalej. Odrobiona praca domowa. Zostaw to już, idź do domu. Zam. Odchłaszczaj. Leila jest szalona, leciłem emocjonalne szalone słów, jest tak nieprzewidywalne jak przejażdżkę górską kolejką. Nie. Nie zapraszamy brzydkich ludzi. Co to się zepsuło znowu? Wstawaj. Napraw to. Napraw to. No napraw to. No co ty robisz? Napraw to. Jeszcze bardziej to napraw. Szybciej. Wytrzyj to. Siusia, tururu, siusia.
Xuxa. Dobrze, Jonatanie, idź spać. Ale dzisiaj jak pójdzie do pracy, to zdobędzie awans, ja wam to mówię. A 16. Dobra, przyspieszymy im ten czas. Ty wstałeś, bo jesteś pobudzony, bo to drzemka, nie? Tak. Po drzemce jesteś pobudzony. I teraz będzie gotuj na przyjęcie, żeby mieli co jeść. Okej. Przygotuj 5 wspaniałych posiłków. Ty wstaniesz, to też sobie weźmiesz. Resztę schowajcie, żeby się nie zepsuło. Weźmiesz gorący prysznic. Ona śpiewa pod prysznicem. Masakra. Patrzcie, jak jej to rośnie. No patrzcie. Para pa pa pa. Dobrze. On nie. O. O. Oglądaj sport. Jest 3:16, 18 już, ale ty pójdziesz sobie na miasto. Tu. Do parku. Zostaniesz tu kogoś? O, jest ktoś. Kassandra Ćwir i Ćwir? Nie, Marta. Okej, przyjazne powitanie. Szukaj żab. Cześć, cześć. Cześć. A, Lubza. Lub. Lub. O, nie, grubiańskie, nie. Dobra, i trzeba poszukać żab. To miało być przyjazne. Leila znalazła żabę. Szukaj więcej żaby. Dobra, nie plotkuj z dziewczynami, tylko idź szukać żab. Nic nie znalazłaś, nic nie znalazłaś. Nic nie znalazłaś. Znowu nic nie znalazłaś. Nic nie znalazłaś. Czemu nie możesz nic tu znaleźć? Dobra, jeszcze jedną. O nie, idź na arenę. A, czyli to zrobiłaś celowo, dobra. Żart, horror, rozmawiaj o ulubionych książkach, to w ogóle. Sprzątnij. Grajzy. O! Pograjcie se razem. Dobra, zdobyta logika. Gdzie my stąd? Kiedy idziemy do domu. Dobra, jesteśmy w domu. Nic się załatwił przecież. Dobra,
No i co? Wydaje mi się, że to będzie na tyle w tym odcinku. Czy Jonathan zdobędzie awans, to dowiecie się w następnym odcinku, bo tak jak mówię, ja gram tą rodziną tylko i wyłącznie na nagraniach. Ja nie gram nią poza nagraniami. Więc zobaczycie, czy zdobędzie awans, czy nie, w przyszłym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka w przyszłą sobotę albo niedzielę, przypuszczalnie w przyszłą sobotę. Mam nadzieję, że cieszycie się, że odcinek dzisiaj się pojawił. No i co? Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.